Ogólnie to tak trochę dawno nie było filmów z Reasona, więc postanowiłem tak trochę pogadać o tym, co się z Reasonem w ogóle dzieje. Od dłuższego czasu no, nie było żadnych update'ów w Reasonie. Też dużo się działo odnośnie jakby Pieterem, samego Pietera. Bo Pieter, jak ostatnio tam kiedyś pisał, on się wypalił, więc postanowił zatrudnić nowego dewelopera. On trochę tego dewelopera szukał. No, na początku chciał zatrudnić kogoś tam ze Szwecji, ze swojego, jakby wiecie, ze swojego kraju, ale chyba mu coś nie pykło. Więc postanowił, że ogłosi, że zatrudni byle kogo, no nie, byle kogo, kto umie robić, pracować, no nie. I kurde, nie trwało to długo, bo wydaje mi się, że od dnia, albo tak około doby od momentu wpisania, już znalazł. I nawet nie jednego, jest to dwóch, bo na początku był ten cały Kortka i to jest niby ten zbawiciel, który ma uratować Wizona. Tak czy tu na jego profil przeszukałem i ja go w sumie skądś pamiętam. Pamiętam, że na któryś z niego gier grałem i ja nie wiem, czy to nie była ta gra, na którym dalej są ludzie. Wydaje mi się, że to był horror. Chyba tak, chyba to był horror. Nie wiem, czy Pieter do niego napisał, czy on do niego. Wydaje mi się, że prędzej on do niego. Ale wiecie, jeżeli gość się potrafi takie gierki tu porobić, to na pewno coś do Reasona zrobi. I to nie jest tego. Zatrudnił też, nie wiem, czy to zatrudnił ziomeczka, który już jakby deweloperem Reasona jest. Bo teraz został mianowany na lidera. Lead dewelopera. Tylko teraz patrzcie, wygląda tak, że zatrudni jednego, a zatrudnił dwóch. I tam pisał, że płatność to ile tam chyba, ileś tam tysięcy robuxów na miesiąc, tak jak oni to dzielili na połowę, ale mniejsza o to. W niedługim czasie po momencie jakby zatrudnienia tego, sam Joppet, tak Joppet, ogłosił na Discordzie Reasonowym tutaj, że będzie minigun, który będzie mógł być przealowany. I wiecie co jest dobre? Dobre tu nie ma. Niczego tu nie ma dobrego, bo sam minigun jest taki średni, a co dopiero ten minigun. I mają go zrobić możliwie do przeładowania. Z jednej strony no git, bo wiecie, no troszeczkę ta broń dostanie buff, ale z drugiej no kurde, minigun to jest dla mnie jeden wielki krab, on nawet nie zna bossy przydatne. Czy wiecie, minigun, a nie minigun, bo to są jakby w Reasonie dwie różne rzeczy. I też ten lead developer napisał, że nowy developer był warty czekania. O co mu z tym chodziło? No nie wiadomo, myślę, że on się grubo wziął do roboty. Grubo się wziął, bo wiecie, no Pieter mówił, że będzie wielkanocny event, a już mamy 15 czerwiec, więc wiecie, tak trochę chyba się Pieter spóźnił, ale ostatnio też widziałem, że Peter też siedział na tym, siedział też na studio, więc wydaje mi się, że albo zagłębiał tego korda w te jakby Reasonowe sprawy, albo po prostu coś tam pracował. Miejmy nadzieję, że ten event, może już nie wielkanocny, ale wiosenny jeszcze wyjdzie. Wiecie, no nie wiem, może go zrobią jako letni, cholera wie, no bo patrzcie, już jest 12 czerwiec, za niedługo będą wakacje, no nie? A co to mówi do wiośnie? Więc tak to wygląda. Sam Pieter wydaje mi się, że dobrze zrobił, jakby szukając nowego dewelopera. Tam w filmie Kappa mówił, że on też na Twitterze pisał, że on jakby się wypalił. I wiecie, że wypalił się już od momentu wypuszczenia tego Halloweenowego update'u. To już był, no tak można powiedzieć, że prawie rok temu. Więc nie ma się co dziwić, że mu się nie chce, on tą grę prowadzi już dobre parę lat. Nie współczuję nawet chłopowi, no nie, że kurde, tyle pracuje, a zero odpoczynku. Jeszcze wiecie, Roblox jest taka gra dla młodszych i czekajcie, gra jest taka, gra jest dla młodszych, ale na przykład jak jest ta jego grupa, że szuka, że znajdzie, są takie tu, że nie wiem, w stylu, że czekajcie, bo tu, o. Niby, że tu szuka dewelopera, a tu, że dostał kika. No kurde. Albo nie wiem. O. Widzicie? To jest właśnie szukanie dewelopera. No wiecie, no. Nie mówię, że to jest złe, ale kurde, że takiego się próbuje. No fajnie, że próbuje, ale
On dostać się nie dostanie, no bo Pieter to jest taki, można powiedzieć, że on już jest weteranem w tym Robloxie. On jakby na Robloxie jest już ile? Nie, na Robloxie od 2006, jak dobrze pamiętam. Ósmego nawet. Nie ósmego, tylko ósmego. Więc na Robloxie siedzi, no, prawie 10 lat, więc wiecie, no, jak jest profesjonalistą, to pewnie będzie szukać profesjonalisty. Korzystając z okazji, tak sobie może jeszcze pogramy w Rizona. Póki jest piątek. Piątek to wiecie, X2 to trzeba korzystać. To taka Janusza się rzuca w tym ja. Bo, warte 250% i razy 2 to wtedy to wiecie, level wchodzi, porządnie wchodzi. Więc chwilę jeszcze po gameplayu, tylko no, niech się Roblox zaktualizuje. Wiecie, trochę musiałem czekać, czy ten Roblox zaktualizuje. Te ostatnie update'y w Robloxie są takie trochę dziwaczne. Zrobili takie jakby nowy interfejs, co mi się tak średnio podoba. Trochę taki tu, nie wiem, przypomina mi taki jakby od Xboxa, no nie? Troszku. Serwery. O, patrzcie, co na pełne serwery. Bimy sobie na pierwszą, lepszą kampanię. Ciekawe, czy już walą przetrwam, tylko chyba troszeczkę mam za głośno grę. O, dobra. No właśnie, ja tu się trochę już gubię. Troszeczkę za głośno muzyka. Zobaczcie, to jest takie. Nie można zmienić wartości na 0,5. Nie można. To jest gra, to jest troszeczkę do mnie za głośna. Ja sobie muszę tą grę wyciszyć. Ja sobie tę grę muszę wyciszyć tym mikserem. No cóż, kto by się spodziewał przed farmingu? Ludzie korzystają, no nie, póki jest jeszcze. Nie ma podwójnego piątku. Jezu, podwójny piątek jest ten, o 10 dopiero. Ja ten film nagrywam w piątek o prawie 10, więc. No, nie ma się co dziwić, że jeszcze nie ma razy dwa. Razy dwa jest o 11 i też się kończy 11 jutro. Więc chyba z gameplayu nici. Ale może zobaczymy. Zobaczmy, może nie zobaczymy. Chyba na tym momencie skończymy. Dobra, wiecie co? Dzięki wszystkim za oglądanie. Tak trochę mizmasz się porobił, bo myślałem, że jest X2 raz dopiero potem. Zakończymy jeszcze na tym pięknym przedfarmingu, z którego bym sobie też skorzystał najchętniej, no ale. No niestety, pewnie mnie noob kicker kiknie i wie się, i to jest, to nie ma tu roboty. Dobra, dzięki wszystkim za oglądanie, widzimy się w poniedziałek, tak, w poniedziałek, bo filmy wypuszczam w poniedziałki, w środę i w piątki, pamiętajcie. Dobra, dzięki wszystkim za oglądanie, widzimy się w poniedziałek, pa pa, trzymajcie się.